Wydaje się, że jesteśmy tak słabe, tak malutkie, nic nieznaczące, że nawet sam Bóg nie jest w stanie nic z nami zrobić, żeby coś się pozytywnego w naszym życiu wykluło. Witam Was, wszystkie kochane kobietki, starsze i młodsze, w nowej serii Popraw Koronę. Ta seria jest specjalnie dedykowana nam, kobietom. Z uwagi na to, że bardzo często mamy problemy z naszym poczuciem wartości, nie rozumiemy, kim jesteśmy, nie znamy swojej prawdziwej tożsamości, dajemy się zepchnąć ze zrozumienia właściwego swojej osoby przez jakieś nieopatrzne słowa innych ludzi czy ich działania. Wtedy jesteś, zupełnie jesteśmy pozbawione sił, nie, by, nie jesteśmy w stanie działać efektywnie, kochać innych ludzi. Źle postrzegamy siebie i przez to też nie możemy wypełniać Bożej woli, tak jak Pan Bóg by sobie tego życzył. Dlatego ta seria popraw koronę, trochę przewrotnie nazwana, dlatego że nasza tożsamość jest królewska, kochane. Nasza tożsamość pochodzi z tego, że nasz Bóg, nasz Ojciec jest królem całej ziemi, a my jako Jego dzieci, jako Jego córki mamy również tożsamość królewską. I chociaż tutaj na ziemi jeszcze tego nie doświadczamy, to możemy Poprzez nawrócenie, poprzez społeczność z Duchem Świętym, uczestniczyć już w Bożym Królestwie, które w pewnym wymiarze jest dla nas doświadczalne, już teraz, tutaj na Ziemi. Stąd ta seria, stąd kolejny odcinek, w będziemy koncentrować się na tym, co Pan Bóg mówi o nas w Piśmie Świętym i w jaki sposób Boże ludzie, Boże kobiety i mężczyźni w Biblii odnajdywali swoją właściwą tożsamość i przez to stawali się współ, Dziedzicami Bożych Obietnic, ale również współpracownikami Pana Boga w zaprowadzeniu Bożego Porządku tutaj na Ziemi. Dzisiejszy odcinek będzie koncentrował się na osobie Jezusa Chrystusa. Ktoś powie, ojej, przecież Jezus miał bardzo dobre poczucie własnej wartości. Co możemy się nauczyć od Syna Bożego? Tego, który miał właściwe zrozumienie swojej tożsamości w Bogu i on na pewno nie przechodził żadnych kryzysów i nie miał wątpliwości odnośnie tego, kim jest. Jezus, kiedy spojrzymy na jego życie, bardzo często doświadczał odrzucenia. Odrzucenie w swojej własnej miejscowości, od sąsiadów, od swoich nauczycieli, od ludzi, którzy go otaczali, ale również w swojej najbliższej rodzinie, wśród swoich bliskich. Jezus doświadczał odrzucenia przez cały naród, chociaż został wybrany jako mesjasz, jako król, po to, by stać się królem w Izraelu, ale ponieważ oczekiwania były zupełnie inne, jak ten król ma wyglądać, dlatego naród. Żydowski go nie przyjął. W pierwszym rozdziale Jana czytamy o tym, że Jezus był światłem i to światło było radością ludzi. Jednak to światło przyszło do swoich, a swoich go nie przyjęli. Jezus doświadczył odrzucenia. Został posłany na ten świat, by być błogosławieństwem, a pomimo tego ludzie go nie rozpoznali. Nie rozpoznali go jako coś dobrego i go odrzucili. W naszym życiu odrzucenie bardzo często jest korzeniem goryczy, korzeniem niewłaściwego spojrzenia na nas same. To, że potem źle patrząc na siebie, źle siebie oceniamy swoje możliwości, ale również źle oceniamy Bożą Moc, która może się zamanifestować w naszym życiu. Wydaje się, że jesteśmy tak słabe, tak malutkie, nic nieznaczące, że nawet sam Bóg nie jest w stanie nic z nami zrobić, żeby coś się pozytywnego w naszym życiu wykluło. Bardzo często nasza niska samoocena, złe poczucie własnej wartości, nieodpowiednie jest wynikiem tego, jak nas traktowano w domu. Jak nasi najbliżsi się do nas odzywali, jak się zachowywali. To wszystko ma wpływ potem na to, jak my same siebie traktujemy. I tak w życiu Jezusa, może się dziwicie, ale również miało miejsce odrzucenie. W momencie, kiedy Jezus. Przyjął chrzest i zaczął nauczać, zaczął dokonywać cudów, czyli zaczął pełnić swoją posługę mesjańską, doświadczył od swoich bliskich odrzucenia. I mamy taką scenę, w której czytamy, że Jezus bardzo dużo nauczał, bardzo dużo czynił cudów, także nawet nie, nie mieli ze swoimi uczniami czasu, żeby się posilić. I w takim momencie zjawia się rodzina, która mówi, On odszedł od zmysłów, trzeba Go powstrzymać. Coś się dzieje z nim nie tak. Przychodzą jego bracia, jego matka, chcą z nim mówić, wywołują go z tego tłumu. A Jezus mówi: moja, Moi bracia i moja matka to są ci, którzy pełnią wolę Bożą. Wskazuje na ludzi, którzy go otaczają i mówi: To jest moja prawdziwa rodzina. Tym samym wskazuje, że ci, którzy pełnią Bożą wolę, są blisko Niego i słuchają Jego nauczania. Widocznie Jego matka, Jego bracia w tym momencie nie rozumieli Jego służby, nie rozumieli tego powołania. Które dał mu Bóg, i byli dalej, odsunęli się. W jakiś sposób pokazali mu, że nie aprobują tego, co robi, że się wygłupia, co on sobie myśli, co on w ogóle wyprawia, przynosi nam wstyd. I Jezus skazał, że jego prawdziwą rodziną są ci, którzy rozumieją jego służbę i którzy są blisko. Może się wydawać, że Jezus, który był idealny, który był bezgrzeszny, który w doskonały sposób prezentował swoim postępowaniem, swoim charakterem, Bożą cnotę, Bożą świętość, nie powinien mieć żadnych problemów komunikacyjnych. Tymczasem jego najbliższa rodzina nie rozumiała tego, co on robił. Prawdopodobnie nie był w stanie im nawet tego wytłumaczyć, dlatego że rozumienie spraw duchowych zależy od gleby naszego serca. Jezus doświadczył niezrozumienia w swoim domu rodzinnym. Bardzo często, kiedy myślimy o nim, wydaje się, że on miał dobre życie, że miał dobry fundament, dobrze został wychowany, wzrastał w spokojnej rodzinie, wśród ludzi, którzy go wspierali. Jednak ta scena z Biblii pokazuje, że nie zawsze tak było. Czasami w naszym życiu również będziemy doświadczali odrzucenia, niezrozumienia, dokąd podążamy, niezrozumienia tego, kim jesteśmy. Także nasi najbliżsi będą kładli nam kłody pod nogi, będą próbowali powstrzymać nas od robienia rzeczy, które wydają się nam słuszne. Tego typu odrzucenie nie tylko jest przykre, nie tylko jest smutne, ale ono sprawia, że zaczynamy niewłaściwie oceniać sami siebie. Kiedy jesteśmy odrzuceni, kiedy nie mamy wsparcia wśród najbliższych, zaczynamy myśleć, że z nami coś jest nie tak, że powinniśmy się zmienić, że powinniśmy dopasować się do oczekiwań naszych najbliższych i bardzo często próbujemy, to robić, nie wychodzi nam to, wychodzi koślawo. Sami czujemy się nieszczęśliwi, bo wiecie, jeżeli próbujemy być kimś innym niż jesteśmy, no to po prostu zamieniamy się w jakieś sztuczne osoby, które nie funkcjonują właściwie, tak? Działamy po prostu wbrew naszym przyrodzonym cechom, naszemu charakterowi, który powinniśmy wyżywać, błogosławiąc Boga za to dziękując, że właśnie takimi nas uczynił, a nie innymi. To niewłaściwe traktowanie nas przez najbliższych kształtuje nas tak, że wyrastamy potem na kogoś innego niż w ogóle jesteśmy. Nie rozumiemy dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi, nie rozumiemy dlaczego nie możemy być tak swobodni, tak pełni radości. Nie możemy po prostu być sobą. I chcielibyśmy nawet być sobą, chciałybyśmy być sobą, ale doświadczamy cały czas jakiegoś odrzucenia w momencie, kiedy tylko próbujemy być sobą. I ten stan jest po prostu fatalny. Nie wiem czy wyście tego doświadczyły, ale ja doświadczyłam w swoim domu rodziny i Pogrążyłam się w takim wewnętrznym swoim świecie. Po prostu nauczyłam się nie wyrażać tego, kim jestem. W myślach, w marzeniach, w moich snach, w moich wyobrażeniach byłam sobą. Tam robiłam wszystkie te rzeczy, które pragnęłam. Jednak na zewnątrz o tym nie mówiłam, bo bałam się odrzucenia. bałam się przykrości, która jest szczególnie, szczególnie głęboka i mocna, kiedy doświadczamy je od osób, które podobno nas kochają, które my kochamy, które, o których oczekujemy akceptacji. Jezus nie doświadczył wsparcia od swoich najbliższych i to bardzo często w kluczowych momentach swojego życia. Jednak co gorsza, nie doświadczył go również od ludzi, którzy chodzili za nim, którzy uważali go za mesjasza, którzy uważali, że jest kimś wyjątkowym. I czytamy, że kiedy przyszedł do miejscowości, w której się wychował, do Nazaretu, powstał, żeby czytać w synagodze. Zaczął czytać z księgi Izajasza. Wiele osób rozpoznało, że to, co czytał, było proroctwem odnośnie jego życia. Zaobserwowali, że te słowa pokrywają się z czynami, z tym co Jezus robił w innych miejscowościach okolicznych, dlatego że dochodziły ich słuchy, że Jezus uzdrawia, że uwalnia, że w martwych zbudza. Ludzie byli zachwyceni, dlatego że zobaczyli, że te słowa się wypełniają w życiu Jezusa. Jednak za chwilę zauważyli, że zaraz, zaraz, przecież to jest Jezus. Przecież to jest ten kajtek w krótkich spodenkach, który biegał. Może nie w krótkich spodenkach, tam nie biegano wtedy może w krótkich spodenkach, ale to jest ten chłopiec, który z nami wyrastał. To jest ten chłopak, który nosił wodę ze studni. Przecież myśmy go widzieli jak wzrastał. To jest syn Józefa. Przecież czy jego bracia i jego siostry nie są tutaj z nami? Przecież my go znamy. I w ich sercu powstał dystans. Zaczęli się zastanawiać, nie, to niemożliwe żeby On był Mesjaszem. To niemożliwe, żeby o Nim była Księga Izajasza. Niemożliwe, żeby to proroctwo wypełniło się teraz w naszych uszach. I zaczęli powątpiewać. I zaczęli mieć dystans. I zaczęli czuć pewien zgrzyt. Kiedy Jezus zaczął im mówić, że żaden prorok nie jest poważany w swojej ojczyźnie i zaczął dawać przykłady ze Starego Testamentu, kiedy tak się działo, to powstał w nich gniew. Gniew dlatego, że ich pycha, ich duma została urażona i... Otwarcie stanęli przeciwko niemu. Jego sąsiedzi, jego nauczyciele, jego piekarz, jego koledzy, tak? Koledzy, który, wśród których się wychował, w jednym momencie okazali mu odrzucenie. To wszystko, co robił, wydawało się nie mieć znaczenia. Te wszystkie cuda i znaki, o których słyszeli, wiedzieli, że są prawdziwe, w jednym momencie wyrzucili do kosza, i w otwarty sposób stanęli przeciwko Niemu. I to do takiego stopnia, że chcieli Go zrzucić z przepaści, czyli chcieli Go zabić. Ludzie, którzy Go znali, którzy Go kochali, akceptowali, w jednym momencie stanęli przeciwko Niemu, także chcieli Go zabić. Jezus doświadczał bardzo dużo odrzucenia przez całą swoją służbę. Nazywano go Belzebubem, kpiono z Niego, nawet kiedy już wisiał na krzyżu. Jednak jego poczucie wartości było na zupełnie gdzieś indziej. On nie czerpał go ani z tego, jak traktowali go jego bliscy, ani z tego, jak traktowali go sąsiedzi, jego nauczyciele, jego koledzy, rówieśnicy. On wiedział, kim jest, ponieważ studiował pisma i miał relację z ojcem duchową relację przez Ducha Świętego i wiedział, że to, co czytał o sobie, jest prawdziwe. Wiedział, że. Jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym, który istniał jeszcze przed stworzeniem świata. Wiedział, że był u Ojca, zanim ten świat powstał. Wiedział, po co się narodził tutaj na ziemi, jaka jest jego misja. Te wszystkie prawdy, które odkrył odnośnie siebie samego, pozwoliły mu przetrwać prześladowania, pomogły mu przetrwać to odrzucenie, które doświadczył od ludzi i wypełnić swoją misję. W Ewangelii Łukasza czytamy bardzo tajemnicze słowa, które... Wiem, że są również kluczem do tego, w jaki sposób Jezus uporał się z odrzuceniem i miał właściwe poczucie własnej wartości, pomimo tego, co się działo wokół. Jest napisane, że Jezus zaś czynił postępy w mądrości w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Bez względu na to, że Jezus był Bożym synem, że był w 100% człowiekiem, ale też w 100% Bogiem, że był doskonały i bezgrzeszny, to jest powiedziane o nim, że czynił postępy w mądrości. Jezus wzrastał w poznaniu, rozumiał coraz lepiej, kim jest, do czego został posłany, i nabierał pewności, opierał swoją wartość, opierał swoje myślenie, swoje plany, a później również swoje działanie na tym, co powiedział Bóg, co Bóg o nim sądzi, co Bóg Mówi odnośnie jego przeszłości, odnośnie jego przyszłości. Na tym wszystkim Jezus budował i wzrastał w tym poznaniu. Jest powiedziane również, że Jezus wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. O ile u ludzi łatwo jest to zrozumieć, że muszą nas poznać, by byli coraz bardziej nam przychylni i akceptujący, to jednak wzrastanie w łasce u Boga pokazuje, że nawet Jezus, który był doskonały, który był bezgrzeszny, mógł Poznawać Boga coraz lepiej, rozumieć go i przez to wypełniać Bożą wolę coraz lepiej. Przez to wzrastał w łasce w oczach samego Boga. Kiedy mówimy o naszym poczuciu tożsamości, kim jesteśmy, kim jesteśmy dla Boga, kiedy rozumiemy coraz bardziej swoją wartość, jaką mamy dla Boga, to wzrastamy w zrozumieniu, w mądrości. I wzrastamy, robimy postępy u Boga, niejako, dlatego że coraz bardziej identyfikujemy się z tym, co Bóg mówi do nas, coraz lepiej go rozumiemy, przez to coraz bardziej mu ufamy i wierzymy. A to zawsze się łączy z większą łaską, z tym, że Bóg może w większy sposób działać w naszym życiu. On pragnie czynić cuda, on pragnie czynić zmiany, on chce wysłuchiwać nasze modlitwy, ale to my musimy dostroić się do Niego, ażeby mogło stać się to. Prawdziwe, żeby mogło to się wypełnić, tak? Bo Boża Rzeczywistość funkcjonuje w ten sposób, że potrzebuje z nami współpracować. Bóg potrzebuje z nami współpracować. To nie jest tak, że on wszystko zrobi sam, że on wtargnie do naszego świata, poprzestawia nam wszystkie zabawki, bo jest Bogiem, bo to może zrobić i po prostu, a my mamy być jak niewolnicy. Bóg od początku pokazuje, że chce współpracować z człowiekiem, że traktuje nas poważnie. Tak jak my zaczynamy potraktować poważnie, powinniśmy przynajmniej, traktować poważnie nasze dorastające dzieci. Jeżeli widzimy, że są coraz bardziej dojrzałe, nawet jeżeli nie widzimy, to chcemy widzieć i pozwalamy im robić pewne rzeczy, które one uważają za mądre, przekonywać się na swoich własnych błędach i przez to dajemy im przestrzeń, żeby czuły się ważne, żeby czuły, że mogą podjąć jakąś decyzję i mogą się same z niej nauczyć czegoś. I tak samo Bóg chce z nami współpracować. On nie chce mieć ślepych niewolników, On chce Mieć córki, on chce z córkami rozmawiać, on chce z córkami razem planować coś. Chce, żebyśmy miały te same zrozumienie, co ma on, żebyśmy miały te same pragnienia, co ma on, żebyśmy mogły z nim rozmawiać, żebyśmy mogły z nim planować. I dopiero wtedy jest właściwa relacja, właściwy układ, gdzie mogą dokonywać się wspaniałe rzeczy. Tak więc podsumowując dzisiejszy odcinek. Nasze poczucie wartości, nasze poczucie tożsamości, zrozumienie, kim jesteśmy, musi być wybudowane na tym, co mówi Bóg. U Jezusa się tak działo, i dzięki temu mógł zrobić, dokonać największego dzieła, jakie mogło być dokonane w ogóle zbawienie całej ludzkości. Tak samo w naszym życiu będziemy coraz bardziej szczęśliwe, coraz bardziej będziemy miały zrozumienie tego, co Pan Bóg od nas chce, będziemy wypełniały Jego wolę. W momencie, kiedy zaczniemy rozumieć, co Bóg o nas mówi, co on o, o nas myśli, co on dla nas zaplanował, budujmy na Bożym Słowie, na odkrywaniu i wzrastaniu w mądrości i własce u Boga. Budujmy na tym, że każdego dnia coraz bardziej rozumiemy, co Bóg od nas chce, i przez to opinia innych ludzi przestanie być taka ważna. To, co inni ludzie mają do powiedzenia o mnie, przestaje być decydujące. Może być czasami przykre, może być zachęcające, ale najważniejsze jest to, co mówi Bóg. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Cię do następnych. Cała seria Popraw Koronę koncentruje się na tym, co jest naszą prawdziwą tożsamością i jak możemy budować nasze poczucie wartości na tym, co powiedział Bóg i na tym, co jest prawdziwe. Do zobaczenia i na razie.